drogi, pokory ucząc, dusz pasterzom czyniąc i wlał w twą duszę delikatną miłość, aby się z czasem w służbę przemieniła. Służąc swym braciom, służyłeś wciąż jemu, oddechem wiary on cię w trudach ciężkich wspierał i przypominał w cudzie oczyszczenia, że tu, gdzie jestem, nie niebo, lecz ziemia. Niosłeś radość w cierpienie i rozpacz, znak mego Pana, chleba spożywanie i w ciszy serca pragnąłeś odgadnąć, czy ja się Panu mojemu spodobał, czy pasterzowanie. Tak rzekł Pan Jezus do ciebie, kiedy na zawsze wezwać cię chciał. Pójdź za mną, Synu, i daj mi siebie, jaką ja tobie cały się dał. I usłuchałeś tego natchnienia, tej Bożej, cichej, a słodkiej mowy. I oto stałeś zawsze przed nami, dawno nam znany, dziś dla nas nowy. Chociaż ze świata, lecz nie dla świata, wezwany byłeś dla ludzkiej dusz. Choć cię kochamy dalej jak brata, własnością Bożą stałeś się już. Jan Paweł II był dla nas ojcem, był dla nas bratem. On zaopiekował się całym światem. On pokochał wszystkich żyjących. On pocieszał ludzi ufających. On pod swe skrzydła przygarniał nas, zagubione owieczki. A teraz przy jego grobie zapalamy świeczki. Płonie im wokoło bardzo wiele płoną, modląc się nasze serca w kościele. Widząc teraz jego fotografie i obrazy, wspominamy, jak wcześniej wiele razy przemawiał do nas słowami swoimi. Patrzy na świat oczami radosnymi. Ojcze Święty, który jesteś w niebie, wiedz, że my zawsze będziemy kochać Ciebie.